Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja się nazywam Tomasz Woźniak, jestem bioinformatykiem w Instytucie Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Chciałem dzisiaj opowiedzieć o tym, w jaki sposób jest zrobiona szczepionka RNA na koronawirusa na przykładzie szczepionki firmy Pfizer. Cząsteczka wirusa ma na powierzchni takie wypustki, na ilustracji widoczne jako wystające czerwone elementy. Te wypustki to tak zwane białko kolca koronawirusa. Struktura tego białka jest nam znana. Po prawej stronie możemy zobaczyć model uzyskany dzięki metodom spektroskopii elektronowej. Białko koronawirusa, ze względu na to, że znajduje się na powierzchni, jest dobrym celem, który może być rozpoznawany przez przeciwciała. Aby organizm miał możliwość wytworzenia odporności, takie białko musi się znaleźć w organizmie. W klasycznym podejściu do wytworzenia szczepionek wykorzystuje się unieszkodliwione cząstki wirusa, które po podaniu spowodują wytworzenie odporności. W przypadku szczepionek opartych o RNA wykorzystuje się jednak inne podejście. Zamiast podawać unieszkodliwione cząstki wirusa, można zmusić komórki ludzkie do wytworzenia białka kolca. Dzięki temu układ odpornościowy będzie miał możliwość poznać to białko i nauczyć się wytwarzać przeciwciała skierowane przeciw niemu. Żeby zrozumieć, jak za pomocą szczepionki można zmusić komórki do produkcji białka kolca koronawirusa, należy zrozumieć kilka pojęć i procesów, które są kluczowe dla funkcjonowania komórki. Zacznijmy od DNA, znanej wszystkim cząsteczki kwasu nukleinowego zwiniętej w podwójną helisę. Ma ona określoną sekwencję nukleotydów i na takiej cząsteczce mogą znajdować się geny. Gen to fragment takiej cząsteczki określonej sekwencji, który najczęściej koduje informacje o białku. Bazując na takim genie, w procesie transkrypcji dwuniciowy DNA zostaje przepisany na jednoniciowe cząsteczki matrycowego RNA, czyli mRNA. Cząsteczki mRNA są dodatkowo zabezpieczone czapeczką po stronie 5' oraz łańcuchem poli-A po stronie 3', czyli ciągiem reszt adenozyn występujących jedna po drugiej. Cząsteczka mRNA służy jako bezpośrednia matryca do stworzenia cząsteczek białka w procesie nazywanym translacją. Rozumiejąc, jak przebiega proces w komórce, możemy zobaczyć, jak wygląda to w przypadku szczepionki RNA. W szczepionce nie mamy do czynienia z cząsteczką DNA. W specjalnej osłonce lipidowej, zawierającej nanocząsteczki, do komórki dostarczane są zmodyfikowane cząsteczki mRNA. Tutaj pojawia się szereg problemów technicznych. Po pierwsze, długie cząsteczki RNA, a o takiej mowa w przypadku kolca koronawirusa, jest bardzo trudno wyprodukować na dużą skalę. W związku z tym zastosowano zupełnie inne podejście. Wykorzystano drukarkę DNA do wyprodukowania cząsteczek DNA o sekwencji odpowiadającej sekwencji mRNA. Następnie poddano te cząsteczki specjalnym modyfikacjom chemicznym, aby uzyskać z nich cząsteczkę RNA. Tak wyprodukowana cząsteczka może być narażona na szybką degradację w komórce, więc należy zadbać o dodanie tzw. kapu po stronie 5' oraz ogona poli-A po stronie 3'. Ogon poli-A pozwala na wielokrotne wykorzystanie cząsteczki mRNA, która z czasem ulega skróceniu po stronie 3'. Kiedy zabraknie końcowych adenozyn, cząsteczka mRNA przestanie działać poprawnie. Ponieważ wirusy istnieją od bardzo dawna i też wstrzykują swoje cząsteczki RNA do komórek, jednym z naturalnych sposobów, w jaki komórka radzi sobie z wirusami, jest degradacja obcych cząsteczek RNA. Aby to obejść, zastosowano pewną modyfikację. Zamiast urydyny wykorzystano pseudourydynę. Dzięki temu naturalny układ odpornościowy nie rozpoznaje mRNA szczepionki. Wydawałoby się, że w tym momencie mamy już gotowe rozwiązanie. Okazało się jednak, że tak uzyskane białko kolca nie zwija się poprawnie. Jest to związane z tym, że w przypadku szczepionki nie jest ono przyczepione do cząstki koronawirusa, tylko pływa w komórce. Aby rozwiązać ten problem, zmodyfikowano dwa sąsiadujące aminokwasy, lizynę i walinę, które zamieniono na proliny. Prolina ze względu na swoją sztywność ogranicza możliwie konformację i przez to umożliwia prawidłowe zwijanie białka. W tym momencie szczepionka już powinna w pewnym stopniu działać, ale zależy nam, żeby działała jak najlepiej. W związku z tym wprowadzono dodatkowe modyfikacje, aby zoptymalizować jej działanie. Spójrzmy na koło po lewej stronie. Tu przedstawione są kodony odpowiadające poszczególnym aminokwasom. Zapis czytamy od środka koło. Przykładowo glicyna jest kodowana przez kodony G, G, U, G, G, C, G, G, A oraz G, G, G. Dla każdego z kodonów istnieje dedykowana cząsteczka tRNA, taka jak widoczna po prawej stronie. Twórcy szczepionki tak zmodyfikowali sekwencję mRNA,
żeby zachowując sekwencje aminokwasów, tak dobrać kodony, odpowiadały najczęściej występującym cząsteczkom tRNA danego aminokwasu. Druga optymalizacja wiąże się z tym, że cząsteczka mRNA może łączyć się sama ze sobą i tworzyć struktury drugorzędowe, takie jak przedstawione na rysunku. Takie struktury mogą utrudnić proces translacji. Wykorzystując oprogramowanie do przewidywania występowania takich struktur drugorzędowych, udało się tak zmodyfikować sekwencje mRNA, żeby zminimalizować ryzyko wystąpienia takich struktur. Zainteresowanych zapraszam do zapoznania się z wybranymi materiałami, z których korzystam podczas przygotowania tej prezentacji. Dziękuję wszystkim za uwagę.